Wszyscy nad to morze, nie? Chciałbym Wam opowiedzieć o rowerowej przygodzie, którą przeżyłem w towarzystwie rzeki Odry w ciągu 8 lipcowych dni tego roku. Inspiracją do tej podróży były działania aktywistów, którzy chcą uznania rzeki Odry za osobę prawną. Nadanie rzece osobowości prawnej pozwoli występować w jej imieniu w sądach, by ocalić przyrodę przed kolejną katastrofą. Jechałem zatem z naszywką Osoba Odra na moim bagażu, szlakiem, który aktywiści plemienia Odry przeszli wiosną od źródeł aż do ujścia rzeki. Jednak nie powodowała mną wyłącznie motywacja aktywistyczna, a po prostu chęć przeżycia dzikiej przygody nad wielką rzeką, licząc na to, że jeszcze nie utraciła swojego piękna. Wybrałem się w tą podróż, choć wiedziałem, że kopalniane trucizny zatruły w niej życie. Bałem się widoków traumatycznych. Wyobrażałem sobie nawet, że to będzie moje ostatnie pożegnanie z Odrą. Postanowiłem jednak nie pytać, czy płyną ze mną ryby, bo chciałem zapamiętać rzekę taką, jakby była pełna życia. Chciałem zobaczyć piękno tej rzeki, a tym filmem chcę Wam pokazać, że to mi się udało. Podróż zacząłem od początków Odry na Morawach, gdzie jest małą rzeczką wijącą się wśród bezkresnych łąk. Ale przedłużyłem ją sobie o widoki łąk i wód Zalewu Szczecińskiego, kończąc przygodę na brzegu Bałtyku. Jechałem jak najbliżej brzegu, tak by nie tracić widoku na rzekę, często łąkami lub nadrzecznymi wałami, nawet jeśli to były bezdroża. Miejsc do spania także szukałem nad wodą. Zabierając kamerę, chciałem zatrzymać wspomnienie krajobrazów tworzonych przez rzekę, ale także zarejestrować wysiłek i radość samego podróżowania. Mierząc się z tak wielką przestrzenią, można odnaleźć podobieństwo do swobody zwierząt. Definiuje nas wtedy zręczność, wytrzymałość i ciekawość. Podróż staje się cyklem radości, zmęczenia oraz chwil odprężenia. Ten naturalny cykl zastępuje trajektorię ambicji, zniechęcenia i rozgoryczenia, które wyznacza nam technokratyczna cywilizacja. Jechałem przez miejsca ustronne. Jeśli się odzywałem, to raczej do siebie i to bardzo rzadko. Zatem uczyniłem niewiele komentarzy do kamery. Zamiast tego usłyszycie dźwięki natury, stukania roweru, no i mój własny przyspieszony oddech. Podczas montażu postanowiłem nie wyciszać tych odgłosów, bo są one bardzo ważną częścią podróży. Chciałbym wracać również do nich. Witanie z Odrą. Musiałem niestety opuścić pierwsze kilometry, ponieważ spóźniłem się 2 minuty na pociąg do Witkowa. Nie chcę się czekać 2 godzin. Wolę już być na Odrę. I jest.
I jedziemy, mijamy śluzę w Rędzinie. Ach, takie rzeczy tylko we Wrocławiu. Możliwe, że wyżej, na przykład, wiesz, 3 metry wyżej jest ścieżka. Ja bym się topnął. Takie haszcze mówią, że
to nie jest lekko, coś jest lekko. Nie, mięczak. No dobra, to idziemy. Idziemy. To jadę do lasu. O, będę górą. Tej ślęża, wiesz, pod takim skosem przybija do... Tak. Do mostu, który mieliśmy na tym osiedlu, na którym byliśmy tam. Nie wiem, ale przygoda przede wszystkim. Przygoda przede wszystkim. Dawniej był to taki mostek, wiesz, po takim zwalonym drzewie, który znacznie skracał o parę kilometrów. Nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje. Hamulce, niestety. Trasa genialna wzdłuż ślęży. W jednym odcinku okazało się, że walka jest gorsza od determinacji, ponieważ należało napierać ścinak, a nie szukać obejścia. I teraz uwaga! Teraz będzie... Mamy most. Creme de la creme. Wrocław słynie ze 100 mostów. Wenecja północy. Nawigacja ręczna. Trafiłem między bramki, ale nie domaga się opłaty. Jesteśmy. Dobra, jadę. Gdzie moja elektronika? Komórkę wezmę na wszelki wypadek do kieszeni. Bo nie jest wodoodporna. Więc będę pływał nogami do góry.
zasada środka ciężkości będzie za chwilę naruszona. Nie wiem, jakby to było na prędkości. Nie, nie wchodzę, nie wchodzę, spoczko. Miejsce dla ciebie. Zaraz zobaczysz. Zupełnie opuszczone domostwo. Szczere pole do kupienia. Prąd do internetu. Teraz patrz to. Żyjesz czy nie żyjesz, rzeko? Rączki się trochę spaliły. W cieniu przerwa.
O, chyba nawet granicę na rzece zaznaczyli. A to polskie ryby, niemieckie ryby. I co, który asfalt lepszy? Po polskiej czy po niemieckiej stronie? Patrzcie to. Doczekałem się asfaltu na wałach. Oj, rzeka Odra byłaby taką piękną trasą turystyczną, gdyby... No niekoniecznie zaraz asfalt taki, nie? No to drogie. Ale żeby tak chociaż... 30 cm szerokości takiego żwirku. Ach, jakby się jechało. No i zjeżdżamy z tej moreny. Podjazdy były jak w Suwalszczyźnie, może nawet jak w Bieszczadach. Tempo 7. Teraz tempo 40. Tempo 45. Złamaliśmy przepisy. Tu trzeba się zatrzymać. 26 numer jest naszą miejscówką. Krajnik górny. Leśna droga pożarowa 49. Alternatywa, jak widać, piękna. Dla proponowanej przez towarzystwa rowerowe trasy piaskami poligonowymi z Ognicy. Strasznie trzeba uważać na propozycje, nie wybierać własne. Odcinek wieczorny do Wolina. Jest godzina za 10:08. Nie wiem, czy jest szansa klepnąć może.
jesteśmy w Wolinie. 21, więc na pewno klepniemy dzisiaj morze. Epicko. Film drogi. Wszyscy nad to morze, nie? Stare lisy kity nie noszą. Ostatni nocleg. Właśnie dobiega końca.